genialnie Brytyka, drużyna Panter zostałem obciążona timeoutem. Wracamy do gry. To był drugi timeout przeciwko Panthers, a więc jeszcze jedna przerwa na żądanie została do wykorzystania coachowi Markowi Fillmore'owi. No i robią Panthery swoją pierwszą próbę. Na murawie do złapania futbolówki był Krzysztof Stopa. Nie tym razem. Nie ma pierwszej próby, jest za to próba numer 2, wciąż na 42 jardzie. A my lecimy dalej z dopingiem dla defensywy. Tutaj nie byli przygotowani na kolejną akcję zawodnicy defensywy. Wolverines grają no huddle, goście. Jeszcze raz daleko podaje, rozgrywający się tutaj wciąż na nogach, dopiero teraz zatrzymany. Trzeci miłoszczęcy. A tam całe szczęście, że był w defensywie Tomasz Wiernacki. No i na tych kilka sekund przed końcem pierwszej połowy meczu bardzo blisko pola punktowego Wolverines są gracze z Wrocławia. Pierwsza próba. Zawodnik miał tutaj szansę na interception, na przechwyt, ale nie tym razem. Będzie próba numer 2. Wciąż na tarciu Panthers, wciąż w defensywie gospodarze. No i wspieramy raz jeszcze nasz defense. Defense! Podanie do Adama Jagiełły i w ten oto sposób to goście zdobywają punkty, które zwiększają ich prowadzenie. W końcówce pierwszej połowy meczu jeszcze kopnięcie, dodatkowe kopnięcie w wykonaniu Kamila Pyki. O 14 punkt walczą Panthery. I to kopnięcie wygląda na to, że jest udane. Spójrzmy na sędziów. Tak jest. 14 do 6. Prowadzą Panthers Wrocław. Czekamy na informacje od sędziów. Ile mniej więcej czasu pozostało do końca tej pierwszej połowy meczu? 15 sekund. Tyle dokładnie, a więc czas na jedną, może dwie akcje. Przypomnijmy, że zawodnicy Wolverines nie mają już timeoutów przed na żądanie, którymi mogliby zatrzymać te uciekujące sekundy gry. W związku z czym no, tutaj trzeba wykonać powtórną akcję powrotną, a później będzie czas na może jedno jeszcze zagranie. Tak więc
więc liczymy na to, że tutaj zawodnik z numerem 86, Łukasz Szelągiewicz, że on wykona znakomitą akcję powrotną po kopnięciu grającego z 13 Kamila Pyki. Startujemy z kolejną akcją. Ekipa, która zdobyła punkty, kopie. Ekipa, która ma moment, aby odpowiedzieć, jest w natarciu. No i zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Piłka wypada poza linię boczną. No i to będzie na pewno kara, żółte flagi na boisku, ale jedno jest pewne, że Łukasz Szelągiewicz został pozbawiony szansy na znakomitą akcję powrotną, a więc troszkę taktyki tym razem. Niedozwolone kopnięcie kopu na boisko, którzy nie kopią tutaj. Gra zostanie zbawiona na 30 miarcie, pierwsza próba może. Tak jest, tak jak mówiłem, piłka na 30 miarcie, to jest jedna, może dwie szanse dla Wolverines na to, aby wyrównać się ludzkie przed przerwą. Zatrzymany Kamil Kowalik, ta akcja nie tak miała wyglądać. Nie dogadali się zawodnicy Wolverines. Chciał prosić o timeout Kamil Kowalik, ale już nie mieli tych timeoutów zawodnicy Wolverines. I w ten właśnie sposób kończy się pierwsza połowa meczu. Tak jest, dziękujemy pięknie zawodnikom za tą pierwszą część spotkania. Rezultat 14-6 prowadzą Panthers Wrocław. Drodzy Państwo, zostańcie na swoich miejscach. Za momencik zrobimy tutaj konkurs. Jeden albo nawet dwa. Dwa konkursy dla kibiców zgromadzonych na stadionie Opolskich Olimpijczyków.